Zakład Aktywności Zawodowej powstał 16 grudnia 2014 roku. Głównym celem zakładu jest przygotowanie pracownika niepełnosprawnego do pracy i zatrudnienie go na otwartym rynku pracy. Dział gastronomiczny mamy otwarty od godziny 7 do godziny 11 i jest to 11 godzin. W związku z tym pracownicy mają rozłożony system pracy na 4 zmiany. Na przykład trzeba obać kartofle, to trzeba obać kartofle, trzeba obać marchewki, czy selera, czy pietruszki, no to trzeba zrobić to i nie ma, że mi się nie chce, no. No chciałbym pracować na kuchni, gdzieś w jakiejś restauracji, czy... może nawet w internecie jakieś tam szkoły. No, chodzi o to, abym zarabiał swoje pieniądze, żebym nie był na utrzymaniu rodziców. Jeśli chodzi o pracę w dziale rynkodzielniczo-wytwórczym, pracownicy zaczynają pracę od godziny 8, zaczynają ją rehabilitacją, jest to jedna godzina rehabilitacji ruchowej bądź doradczej. Następnie pracują zawodowo, jest to 4 godziny pracy na stanowisku pracy. Tutaj się docenia człowieka, tak? Takim, jakim jest, ze swoją sprawnością fizyczną, to tutaj nie patrzą, czy ktoś jest na wózku, czy ktoś ma problem z poruszaniem się. Każdego się na równi tutaj traktuje. Czasami ktoś do mnie zażartuje, bo jestem osobą niewidomą. I kurczę, nie widziałeś, jakiego patyczka wkładasz? Ja mówię, ojej, nie zwróciłem uwagi. Jeśli chodzi o rehabilitację ruchową, no, przeprowadzona jest przez rehabilitanta i odbywa się od, nie wiem, no, godzinę czasu. W związku z tym w zależności od możliwości i potrzeb danego pacjenta. Thank you.